Super Bóg. Najbardziej utytułowany piłkarz w dziejach GKS-u Katowice. Widzą Państwo, do niego adresowana piłka i znakomitym refleksem. W barwach Gieksy wywalczył 2 Puchary Polski, 2 Super Puchary Polski i 4 Wicemistrzostwa Kraju. Rasel, przejście do środka, minął jeszcze jednego Pilowowicza. Zaskakujący strzał bez zamachu, wychodził z bramki w tym momencie Lojko. Bohater wielu niezapomnianych meczów w europejskich pucharach. Vitor Paneira. I Janusz Lojko. Pewnie, ale i zarazem efektownie. Dla Katowic rozegrał ponad 300 spotkań, stając się jednym z symboli GKS-u. Jednak na bramkę czekaliśmy bardzo długo. I choć w tej połowie Zawisza był zespołem lepszym, prowadzenie zdobyli goście. Nie przyszło im jednak łatwo. W 18 minucie tylko dzięki dobrej interwencji Janusza Jojki i niedokładności Śrutki gospodarze zachowali czyste konto. Wybitny bramkarz, a później znakomity trener i wychowawca. Prawdziwa legenda GKS-u Katowice. GKS-u Katowice, a już po raz trzeci 11. górniczego klubu sportowego z Katowic triumfuje w Pucharze Polski. Są to zawodnicy, którzy znają smak zwycięstwa w Pucharze, bo przecież edycji nie tak dawnej. Panie Januszu, ten superbóg się po prostu panu należał. Dziękuję bardzo. No nie wiem, no ten Bóg to jest, czy mi się należał? No, może mi się należał, jak pan tak uważa, ale ten Bóg to nie tylko jest dla mnie, bo to tak samo jest dla całej drużyny. Tych chłopaków, z którymi grałem w moich latach, jak byłem w GKS-ie Katowice i oczywiście trenerów, nie? Którzy też mnie szkolili. Z perspektywy czasu, jak pan wspomina ten okres spędzony w GKS-ie, bardzo ważny też nie tylko w pana karierze, ale także w pana życiu. Nie, te 10 lat grając w GKS-ie, to było dla mnie to szczęśliwy okres i taki, można powiedzieć, silny okres dla GKS-u, bo wiadomo, Grądził Świętej Pamięci Dziurowicz. Myśmy grali dla kibiców, kibice nam pomagali, a myśmy im się odwdzięczali tym, że przez 10 lat graliśmy w europejskich pucharach. Nie? I to raz lepiej, raz gorzej, ale tak było. Wspomniał pan o tych europejskich pucharach. Nie każdy piłkarz, nie każdy bramkarz może powiedzieć o tym, że bronił strzały, między innymi Zinedina Zidana. To też chyba coś, co pamięta pan szczególnie i zostanie z panem do końca życia. Nie, no tak, bo to był i Zidane, i Dziugary, i Lizarazu, to byli reprezentanci Francji i wtedy żeśmy wygrali z Bordeaux i to był taki też nasz wielki sukces, wtedy żeśmy tak osiągnęli to i ten GKS był wtedy na fali, powiedzmy, nie, po tym zwycięstwie, żeśmy przeszli Bordeaux, a wcześniej żeśmy przeszli jeszcze Aris, nie, to był taki przepiękny okres za Piotra Przekarczyka, nie. Aris, przeciwko któremu strzelił pan gola z karnego, to też jest dość taką perełką chyba w karierze. No tak, to był ostatni karny. Gdybym nie strzelił, to by były dalej karny, ale strzeliłem, ale przed tym myśmy nie strzeli jednego karnego, potem ja złapałem jednego przestrzelili, no i był mój decydujący karny i udało się, no i przeszliśmy. Dzisiaj taki szczególny dzień dla bramkarzy, bo na scenie był pan Franciszek Płód, a także Dawid Kudła. Teraz pan pełni rolę trenera i to chyba jest niezaprzeczalne, że bramkarz w drużynie piłkarskiej, no to jest rola absolutnie nie da się jej przecenić. No tak, bramkarz to się, to mówiło się, że bramkarz to jest 50% zespołu, nie? No, i można tak powiedzieć, bo napastnik może nie strzelić dwóch karnych, a bramkarz jak popełni błąd, to się można przegrać, tak? A napastnik nie strzeli dwóch karnych, ale strzeli bramkę i będzie najlepszy. Dlatego jest i dlatego tak doceniają tak bramkarzy. Jeszcze jak bronią rzuty karne. Kudła broni w GKS-ie te rzuty karne. Ja też broniłem, Franek Spód też bronił, każdy bronił. Nie? No i to też pomaga zespołowi, że bramkarz jest w dobrej dyspozycji, w
formie, jeszcze jest kapitanem, ja też byłem kapitanem. Franek też był kapitanem, bo to wszystko jest... Pokolenie było tamte, teraz idzie nowe, ale tak jest, że w GKS-ie zawsze bramkarz jest kapitanem i to mobilizuje zespół i to jest taka rodzina jakby. Już na koniec, śledzi pan losy GKS-u na bieżąco? Śledzę, cały czas.